A witam. Kolejny filmik pokazowy, na którym sobie policzymy dwa zadańka, Tym razem poziom matury podstawowej. No i właściwie, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego z nich. To jest zadanie 29. Za dwa punkty. Rozwiąż nierówność. Jest to zadanie z 2021 albo 2022 roku z maja, już teraz nie pamiętam. No i znowu, tak jak już ktoś oglądał poprzedni. Mój filmik instruktorzowy, jak wchodzić do zadań z matematyki. No to tutaj również za wiele się nie dzieje, pierwsza rzecz, którą możemy od razu zauważyć, czyli y, dział, z którym będziemy się mierzyć, jest to właściwie nierównanie, tylko funkcja kwadratowa. Nawiasem mówiąc, jest to właściwie taki najbardziej obszerny, najważniejszy dział, który powinniście opanować perfekcyjnie, no to Wam naprawdę ułatwi zdanie matury. Jeżeli będziecie mieli naprawdę dobrze opanowaną funkcję kwadratową, to Wasza szansa, że zdacie maturę naprawdę bardzo mocno rośnie, bo jest to po prostu dział, który pojawia się w bardzo wielu innych działach jako taki składnik, który przez który trzeba gdzieś tam będzie przewrót, żeby zadanie rozwiązać. No dobra, funkcja kwadratowa. No, i nie mamy tutaj równania, tylko mamy tutaj nierówność, dlatego wycofałem się z tego równania. Teraz skąd wiem, że funkcja jest kwadra funkcją kwadratową? Bo moja zmienna x jest podniesiona do potęgi drugiej, czyli do kwadratu, tak? To jest taka pierwsza umiejętność, którą musimy potrafić wykonywać, czyli rozróżniać, z jakim właściwie typem funkcji równania lub nierówności mamy do czynienia. No to jest równanie wróć nierówność kwadratowa. No i teraz tak. Praktycznie wszystkie nierówności rozwiązujemy w pewien schematyczny sposób. Czyli chcemy, nie będziemy chcieli ustalić, kiedy ta lewa strona jest większa lub równa siódemce, bo jest to strasznie niewygodne. Je, jest to dosyć niewygodne. My będziemy chcieli ustalić sytuację, kiedy coś jest większe, równe względem zera. To jest dosyć przyjemne dla nas. No, czyli żeby to zrobić, to po prostu przekształcę sobie. Naszą nierówność, przeniosę siódemkę na lewą stronę. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, skąd to się wzięło. W kolejnym kroku uporządkuję nasze elementy. No i teraz mam już nierówność właśnie względem zera i będę chciał ją rozwiązać. No, ja wiem, że wyrażenie po lewej stronie jest funkcją kwadratową, czyli jej postać na wykresie to jest parabola, mam nadzieję, że też jest to dla Was jasne. I dodatkowo mogę od razu powiedzieć, że parametr przy najwyższej potędze x, czyli przy x kwadracie, to jest trójka, czyli jest to parametr dodatni, a zatem wystąpi jedna z trzech sytuacji, jak ta funkcja wygląda w układzie współrzędnych. To będzie jedna z takich trzech elementów. No i teraz tak. Zwróćcie uwagę, że jeżeli uda mi się ustalić która z tych sytuacji, to już o wiele łatwiej będzie mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy ta funkcja jest większa lub równa 0. Dlaczego? Bo elementy większe lub równe 0, niezależnie w którym przypadku, to one zawsze będą nad 8x. Tak? Czyli pierwsza rzecz, którą powinienem ustalić, to jest przypadek, z jakim mamy do czynienia. No bo zwróćcie uwagę, jeżeli to będzie przypadek pierwszy, to zadanie praktycznie jest rozwiązane od razu, bo kiedy ta funkcja jest większa od zera, odpowiedź? Zawsze. Zawsze jest większa od zera. Natomiast, żeby to zrobić, to będę musiał policzyć tak zwaną deltę, czyli wyróżnik trójmanu kwadratowego, ale wystarczy, że, 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 że delta. I teraz tak. Ja od razu w praktyce Wam powiem, że taką bardzo. Przyjemną linijką, która powinna się pojawić, to jest linijka, w której nasza funkcja jest przyrównana do zera. Czyli uciekamy z nierówności i dostajemy równanie. Teraz dlaczego jest to potrzebne? No to jest potrzebne głównie w sytuacji drugiej oraz trzeciej. Dlaczego? Bo jeżeli ja będę miał równanie, to mogę je rozwiązać i mogę znaleźć te miejsca. Czyli miejsca, w których moja funkcja się wyzeruje, czyli przetnie się z osią x. Nazwróćcie uwagę, że to jest ten miejsce graniczne, które będzie mi oddzielało mój obszar rozwiązania, więc ja muszę je znaleźć. No i tutaj część powie, no ale to i tak mogłeś to policzyć, przecież tam napisać wszystko już z tego, z tego miejsca i nie, nie pisać be, bez sensu tej linijki. No czy, czy bym mógł? No nie do końca, ponieważ jeżeli ja będę teraz rozwiązywał te równanie, to rozwiązaniem równania są jego pierwiastki, czyli właśnie te miejsca. W sytuacji, jeżeli ty nie masz zapisanego równania, a masz zapisaną nierówność, to nie ma mowy o liczeniu pierwiastków równania, no bo nie ma równania. Proste, tak? Jest to taki element, który no ja gorąco zachęcam i wszystko pisać, natomiast jesteście maturzystami, będziecie pisać egzamin dojrzałości, rób tak jak chceta. Wasza sprawa. Jeżeli kogoś boli zapisanie te linijki, chłopie, koleżanko, nie pisz. Natomiast ja gorąco zachęcam jednak to robić. I okej, okay, kolejny element. No to w takim razie zabierzemy się za rozwiązanie tego równania. Tutaj, oczywiście, wszystkie wzory i wiedza z funkcji kwadratowej no, są po prostu potrzebne, żeby to zrobić. Jeżeli, jeżeli ktoś ich nie ma, no to, no to sorry. No i teraz tak. Pierwszym takim praktycznym, dobrym pomysłem jest wypisanie sobie parametrów ABC. No i znowu. Nie, nie trzeba tego robić, nie jest to wymagane. Ja zachęcam. Naprawdę uwierzcie mi, że uczniowie, którzy wypisują parametry ABC, popełniają o wiele mniej błędów w dalszych obliczeniach. A dlaczego jest to ważne? Przypominam, że można dostać dwa punkty, czyli skoro możesz dostać dwa punkty za poprawne rozwiązanie, to równie dobrze, możesz też w głupi sposób stracić te dwa punkty. Tak? I wtedy nie będzie wyniku 100%, no i smutno, nie? Wypisujemy parametr ABC. I teraz tak, ja bardzo lubię tłumaczenie, że parametr A to jest parametr przy najwyższej potędze X, właściwie przy x do potęgi drugiej, czyli trójka. Parametr B to jest parametr przy x, czyli minus dwójka i c wyraz wolny minus szesnastka. Udało nam się je wypisać. No i liczymy trójkąt, zwany również w szerszych kręgach deltą. Przypomnę, wzór B kwadrat odjąć 4 ac Czyli podstawiamy nasze klocki w odpowiednie miejsca. 4 razy 3 razy minus 16. No i dostajemy taką średnio przyjemną deltę do policzenia. Tutaj dwójka, minus 2 dwójka podniesione do kwadratu to będzie 4. I tutaj właściwie będę miał dodać, bo minus razy minus mi się wyplusują. I dostanę 4 razy 3 razy 16. No i teraz tak, no oczywiście mógłbym to policzyć, mógłby wjechać kalkulator i tak dalej, ale to co ja zrobię to wyłączę sobie czwórkę przed nawias. Tutaj zwróćcie uwagę, mam dwa składniki, w każdym jest czwórka. I dostanę takie wyrażenie, 3 razy 16. Co dalej powoduje, że to jest 4 razy. I teraz tak, 3 razy 16 to jest 48, tak? Dobrze mówię? Sprawdźmy, żeby nie było potem zaskoczenia. 6 razy 3. Jaka trudna matematyka. To jest 8, nie? Tutaj, tutaj. Dobra, 48. Miałem rację. Dodać 1 to będzie 49. No i teraz postawię sobie kropeczkę. Nie będę już teraz wymnażał 4 razy 49. Za chwilę wytłumaczę się dlaczego. Przepiszę sobie naszą deltę. Delta równa się 4 razy 49, i kolejnym krokiem będzie policzenie pierwiastka z delty, czyli pierwiastka z 4 razy 49. No i teraz już prawdopodobnie większość wie, dlaczego nie obliczałem przed chwilą tego działania 4 razy 49, bo podpierwiastkowanie dostaje 2 razy 7, czyli 14. Okej, okay. mam pierwiastek z delty obliczony, więc mogę zabrać się do obliczenia pierwiastków naszego równania. Nie nierówności, tylko równania. Przypomnę wzorek. Minus b plus pierwiastek z trójkąta przez 2a. Ojej, wróć, co ja robię. Minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a. No i podstawiam nasze wszystkie dane w odpowiednie miejsca, i teraz zwróćcie uwagę, że ja już parametr B mam wypisany, parametr A zresztą również. Więc tylko go odczytam z tego miejsca i wstawię do moich pierwiastków. No i jeżeli ktoś tego nie ma wypisanego, to uwierzcie mi, że raz podstawicie dwójkę, raz podstawicie minus dwójkę, no i niestety potem okazuje się, że macie prawie dobrze zrobione zadanie, a prawie dobrze w matematyce oznacza źle. Podstawiamy nasze wszelkie klocki, minus minus 2, wróć minus 14, 2 razy 3 to jest 6, obliczymy sobie tę ciężką matematykę, 2 plus 14 przez 6, 2 minus 14 przez 6, to się równa 16 przez 6, czyli a, ciężka matematyka. Tu w ogóle możemy skrócić, nie? 8 i 3, czyli 2 całe, 2 trzecie. A tutaj dostaniemy minus 12 przez 6, czyli minus dwójkę. Ok, udało się. No i teraz tak. Wróćmy właściwie do tego, co robimy. Udało mi się rozwiązać równanie. Już wiem, że delta jest dodatnia, czyli wiem, że zachodzi sytuacja numer 3. Obliczyłem już moje miejsca zerowe, tudzież. Jak to woli, pierwiastki równania. No i właściwie teraz, jak już zrobiłem te zadanie w zadaniu, czyli rozwiązanie równania, to mogę wrócić do rozwiązania nierówności. I wjeżdża dosyć ważna idea. Wszystkie nierówności rozwiązujemy w oparciu o rysunek. Rysunek. O rysunek pomocniczy. Czyli zrobię sobie rysunek naszej. Paraboli, zaznaczę sobie nasze pierwiastki, tam była minus dwójka oraz dwie całe i dwie trzecie. No i ta parabola mniej więcej no, w ten sposób wygląda. Jest, skier, jej ramiona są skierowane w górę. No i teraz tak, trzeba ustalić, czyli jakie będzie rozwiązanie nierówności, czyli kiedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że ta funkcja jest większa równa 0. No i teraz tak, jak to zrobić? Gdzie jest część funkcji większa równa 0? No to jest ta część tutaj nad 8, prawda? I teraz wielu z Was ma problem, jak teraz sformułować odpowiedź. To ja proponuję zrobić w ten sposób. Skąd się wzięły te części wykresu? No one się wzięły z tych x'ów. Z tych x tutaj, tak? Czyli teraz, gdy będę chciał sformułować odpowiedź, to x należy do i patrzę na x, z których powstał interesujący mnie wykres. No i co my tutaj mamy? x sobie lecą wesoło od minus nieskończoności do minus dwójki i teraz ważny moment. Zamykamy czy otwieramy ten przedział. Nierówność wyglądała w ten sposób: miała być większa lub równa 0, czyli przedział musi zostać zamknięty. Minus dwójka spełnia. Warunki zadania. Robimy suma. Oj, tu wróć tutaj oczywiście również przedział zamknięty od dwóch całych dwóch trzecich do plus nieskończoności, i to jest rozwiązanie tej nierówności. O ile oczywiście się nie pomyliłem nigdzie w obliczeniach, ale raczej, raczej nie. Yy, przeanalizujmy, co tu się wydarzyło konkretnie. Zlokalizowałem jaki dział, no i właściwie przebrnąłem przez tą ścieżkę obliczeń. Tutaj zadanie dosyć mocno obliczeniowe. I jakie elementy są zagrożeniem dla nas? No, zagrożeniem jest przede wszystkim błędy rachunkowe tutaj w tym zadaniu, tak? Tutaj było dosyć dużo liczenia. Także błędy rachunkowe są zdecydowanie zagrożeniem, na które musimy uważać. Ale również złe podstawianie wartości, złe odczytanie wartości. Pomylenie się, jeżeli chodzi o zastosowanie wzorów. Tak, na to musicie zwracać uwagę, bo to się często dzieje, że ktoś wszystko ma ok, ale na przykład tutaj w pierwiastkach pomylił się i, i pisał plus b. No i niestety, ale jest prawie dobrze, czyli, czyli jest źle. Oczywiście można sformułować odpowiedź, tak? Rozwiązanie nierówności. Drogi Panie egzaminatorze jest X należący do takiego przedziału. Dziękuję. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Ok, idziemy dalej. I mamy zadanie kolejne. Zadanie 30. Tutaj chyba to był rok 2018 albo 17 maj, nie pamiętam. W każdym razie, już to, co widzę od razu. Mam do czynienia z funkcją, w której x pojawia się jako wykładnik, czyli mowa będzie o funkcji wykładniczej. Czyli tutaj już elementy funkcji wykładniczej mogą mi się przydać. No i czytam zadanie do wykresu funkcji wykładniczej określonej dla każdej liczby rzeczywistej x, czyli, czyli tak klasycznie wzorem takim, jak to podali, gdzie są takie warunki. Należy punkt P o takich współrzędnych. Ja sobie ten punkcik przepiszę. Oblicz parametr A i zapisz zbiór wartości funkcji G określonej wzorem takim dziwnym. I to jest chyba taki jeden z elementów, którego strasznie nie lubicie. nie? Okazuje się, że jest to bardzo łatwe. I z jakiegoś powodu. Słabo Was się tego uczy, jak sobie radzić w tych miejscach. No ale, okej, okay. my na razie się tym nie będziemy w ogóle przejmować. Przepiszemy sobie funkcję franek. Funkcja franek to jest A do X. No i tutaj wierza coś takiego, jak wiemy, że ten punkt należy do wykresu tej funkcji. No i musimy zrobić chwilę przerywnik. Otóż, tak, zróbmy sobie układ współrzędnych. Zróbmy sobie układ współrzędnych. Tutaj jest coś xów, tutaj jest coś yów. gorąco zachęcam podpisywać osie, bo może się trafić egzaminator śmieszek, który podpisze za was odwrotnie, no i macie wszystko źle. I narysujmy sobie dowolną jakąś tutaj funkcję, coś takiego. Taka funkcja. I teraz tak. Chcielibyśmy tutaj wyróżnić jakieś punkty ciekawe na tym rysunku, to zdecydowanie punktami ciekawymi nazwiemy sobie takie trzy punkty, no bo to są oczywiście punkty przecięcia z osiami układu. Ale są jeszcze dwa ciekawe punkty. Ciekawy punkt jest tutaj, oraz ciekawy punkt jest na przykład tutaj. Nie do końca wiadomo dlaczego, wiem, ale za chwilę wszystko się rozjaśni. Nazwijmy sobie nasze punkty literkami a, b, c, d oraz e. No i teraz tak. Dlaczego punkty abc są ciekawe? To jest oczywiście jasne. Ponieważ coś ciekawego możemy powiedzieć o ich współrzędnych, a właściwie o jednej ze współrzędnych tych punktów, a mianowicie dla punktów A oraz C współrzędna y jest równa 0, a współrzędna xowej nie znamy, czyli napiszemy xa oraz xc, a w przypadku punktu B znamy współrzędną xową, która wynosi 0, no, i nie znamy współrzędnej y, czyli powiemy, że jest ona równa yb. No i nic odkrywczego, prawda? Jeżeli chodzi o punkt d, to właściwie nie, nie wiemy nic o, ich, o, o współrzędnych tego punktu, czyli napiszemy sobie współrzędna xd, hahaha, oraz yd, oraz Edward, również nie wiemy nic o jego współrzędnych x Edwarda oraz y Edwarda. Ok, po co ten rysunek jest potrzebny? Wyobraźmy sobie teraz, wyobraźmy sobie teraz jakąś funkcję, jakiś wzór funkcji. Na przykład y równa się 3x plus 1. I umówmy się, że ten wzór funkcji opisuje tę funkcję na rysunku, ale oczywiście on nie opisuje tej funkcji. To jest tylko i wyłącznie łatwy przykład, żebyśmy załapali o co chodzi. I teraz tak, co się okazuje? Jeżeli wstawicie współrzędne Punktu A, B lub C do tego wykresu, czyli na przykład dla punktu A wiem, że y równa się 0, to będziecie w stanie rozwiązać, ile wynosi współrzędna xowa punktu A. OK, gdyby ten wzór był poprawny, to od razu byście dodatkowo dostali współrzędną xową punktu C. No tutaj natomiast nie uda się tego zrealizować. Natomiast to jest najważniejsze. Skoro się zeruje, to jak wstawię, to obliczę drugą współrzędną. Tak samo zresztą dla punktu B. Tutaj natomiast policzę YB, jeżeli wstawię za X 0. No i dalej bym to obliczył, to ustaliłbym wszystko. No i teraz tak, co z punktami Dawid i Edward? No tutaj wierza prosta idea. Jeżeli ty, droga uczennico, drogi uczniu, Wstawisz współrzędne punktu D do tego równania, to to równanie będzie prawdziwe, czyli po jego rozwiązaniu wyjdzie sytuacja na przykład 0 równa się 0 albo 5 równa się 5. Natomiast jeżeli ty wstawisz współrzędne punktu Edward do tego wzoru, y Edwarda równa się 3 razy x Edwarda, dodać 1, to wyjdzie Ci sytuacja na przykład 0 równa się 2, czyli ta równość nie zajdzie. Okay? Równość nie zajdzie, ponieważ punkt Edward nie leży na wykresie tej funkcji. I to jest bardzo bardzo ważne i to jest klucz do rozwiązania tego zadania, które tutaj mamy. Dlaczego? Bo my wiemy, że punkt P należy do tego wykresu. To skoro należy do wykresu, ja mogę ten Wzór funkcji zapisać w innej postaci. Y równa się A do potęgi X. I teraz mogę podstawić nasze współrzędne X i Y punktu P do tego działania. Czyli co ja dostanę? 9 równa się A do potęgi drugiej. No i teraz musimy rozwiązać takie skomplikowane równanie, czyli pytanie jest dosyć proste. Co do potęgi drugiej, daje dziewiątkę. No to wy oczywiście wiecie, że jest to a równe minus 3. Natomiast a ma być większe od zera zgodnie z warunkami zadania, więc odrzucamy to rozwiązanie, ale ono istnieje. To jest ważne. No i podajemy drugie rozwiązanie, czyli a równe 3. Tutaj a spełnia warunki zadania, także to rozwiązanie jest ok. No i w związku z tym możemy zapisać, że nasza funkcja franek, Przyjmuję postać 3 to x. No i zwróćcie uwagę, oblicz a już mam wykonane, tak? Punkci zdobyłem. I teraz tak, drugi, druga część tego zadania, zapis zbiór wartości funkcji g. Co my wiemy o funkcji g? No funkcja g, funkcja grażyna, to jest funkcja franek, odjąć 2. No, funkcja franek, odjąć 2. Funkcję franek znamy, czyli właściwie mogę też napisać funkcję grażynę wróć, nie f od x, tylko zamiast f od x wpiszę 3 do x, podjąć 2. No i zwróćcie uwagę, udało się ustalić wzór funkcji g. I teraz kolejnym elementem to będzie zapis zbiór wartości tej funkcji. No ok, tutaj jest pewien problem, jak to zrobić? Niestety potrzebna jest pewna dosyć konkretna wiedza, jeżeli chodzi o funkcję wykładniczą. Otóż, moi drodzy, jeżeli parametr a jest większy od zera, i nie jest równy 1, to wykres funkcji wykładniczej wygląda w ten sposób, mniej więcej. Tak, tutaj mniej więcej w ten sposób. I ta funkcja okazuje się, że będzie dążyła do osi x. Ona nigdy się z osią x nie zetknie. Nazywamy coś takiego w matematyce asymptotą. Zaraz powiem z czym dokładnie się to wiąże. Tutaj jest taki charakterystyczny punkcik, bo zwróćcie uwagę, to jest sytuacja, a do potęgi zerowej, a do potęgi zerowej, niezależnie co my tam sobie wybierzemy, wynosi wynosi jeden, tak? Czyli każdy wykres funkcji wykonniczej będzie wyglądał w ten sposób, no i teraz zależnie dla takich warunków, to jest ważne, on będzie wyglądał w ten sposób dla takich warunków, to co jest dosyć istotne, że one czasami będą się różniły kształtem, czyli na przykład no, wydarzy się tutaj jakaś sytuacja, że ten wykres jest trochę bardziej szpiczasty, albo troszeczkę bardziej łagodny. Także. Natomiast to, co nas interesuje, to że wszystkie te rodzaje wykresów faktycznie zbliżają się do osi X, ale nigdy jej nie przetną, ani nawet nigdy jej nie dotkną. A w związku z tym my jesteśmy w stanie określić zbiór wartości takiej funkcji w, te, w takim wypadku. Dlaczego? No, bo czy tutaj jest jakiekolwiek rozwiązanie poniżej osi x'ów? No nie ma, tak? Czyli ten zbiór wartości, on zacznie się na dodatniej stronie x'ów i będzie leciał właściwie do nieskończoności. Czyli skoro zacznie się na dodatniej stronie, to od zera do plus nieskończoności. No i tutaj przedziały są zamknie... otwarte, no bo tak jak powiedziałem, te, te wykresy nigdy się nie dotkną z osią x'ów, czyli nigdy się. Współrzędna y nie wyzeruje. Czyli udało nam się ustalić zbiór wartości dowolnej funkcji wykładniczej. On zawsze będzie wyglądał w ten sposób. Ale teraz my mamy niedowolnej funkcji wykładniczej, no tylko takiej funkcji, która ma taki wzór. No i niestety wiesz, że kolejna wiedza, którą musimy tutaj posiadać. No i właściwie możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że Możemy spróbować tutaj pójść na logikę. Dlaczego? Jakie wartości funkcji może przyjmować ten element 3 do X? No, my już wiemy, że on może przyjmować element wartości od 3, od, przepraszam, od 0 do plus nieskończoności. No to co się wydarzy, jak po o dwójkę? Skoro Minimalnie mogłoby to być prawie 0, to teraz minimalnie będzie to prawie minus 2, bo faktycznie pomniejszyłem wszystkie elementy o minus 2. A mówiąc troszeczkę bardziej fachowo, skąd to się bierze, to tutaj wierzę coś takiego jak przekształcenia wykresu funkcji. Przekształcenia wykresu funkcji. Czyli mieliśmy do czynienia tutaj z funkcją 3 do x, tutaj sobie mogę podpisać f od x równe 3 do x, i teraz to, co się wydarzy, to wydarzy się przekształcenie, że funkcja g od x równa się funkcja f od x odjęć 2, czyli cały wykres funkcji, franek, będę musiał przesunąć o dwie jednostki w dół. Każdy z tych punktów, tak? Tutaj przypomnę, był, był punkt 1, i w praktyce, co to zrobimy, to przesuniemy sobie tą naszą asymptotę o dwie jednostki w dół, czyli z zera na minus dwójkę oraz punkt jeden przesunę sobie na minus jedynkę. No i teraz właściwie mogę, o, coś takiego poprowadzić. Tak będzie ten mój wzór funkcji geodx wyglądał, tak? No i faktycznie, jak sobie przeanalizujemy, to ten zbiór wartości znowu zaczyna się na tej minus dwójce leci do plus nieskończoności, czyli o to chodziło w treści zadania, takie było polecenie. Trudne? No, trudne nie było, tylko wymagało dużo niestety takiej wiedzy, bez której nie da rady. Jeżeli, jeżeli są braki, jeżeli ktoś tutaj z tej funkcji wykładniczej nie do końca się czuł, to na pewno rozumiem, że były problemy, byłyby problemy, żeby takie zadanie rozwiązać, natomiast sytuacja, jak już wszystko to wiecie, zadanie było bardzo łatwe. Liczby były bardzo przyjemne. Tutaj ten punkt B bardzo pięknie wychodziło ładne rozwiązanie. Dla A tutaj minus dwójka. Nic skomplikowanego. Zwróć uwagę. Praktycznie mogłem to yy, utrudnić. Na przykład napisać, że funkcja G od x, to są dwie funkcje F od X odjąć pierwiastek z trzech. Praktycznie dużo się nie zmieniło, tylko o wiele gorzej wartości wyglądają. No. Ale w praktyce prawie nie ma różnicy, jeżeli chodzi o rozwiązanie takiego, takiego zadania. Także, no tutaj, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że zadanie było trudne, czy też było łatwe. Jestem ciekaw Waszej opinii. I jeżeli ktoś pisał maturę z tego, z tego akurat miał to na swoim arkuszu, to też niech da znać, czy zrobił wtedy na maturze, czy nie zrobił. I jak mu generalnie egzamin poszedł, no i wydaje mi się, że tutaj chyba coś dobrze przeanalizowaliśmy, co się dzieje. Wszystko kręciło się wokół funkcji wykładniczej. Chyba wiele dopowiadać nie trzeba. Tutaj jedynie zwracam uwagę na ten element, że to miejsce ma dwa rozwiązania i proszę je podawać. Ok? No i dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, no i serdecznie zachęcam do uczestnictwa w kolejnych materiałach, które będą się pojawiały. Życzę miłego dnia i mam nadzieję, że przyda Wam się to, co tutaj pokazałem w Waszych zadaniach, z którymi będziecie się musieli mierzyć. Także pozdro i do usłyszenia.